150. rocznica śmierci Francesco Nullo sprowokowała obecność na tych uroczystościach znacznie większej liczby gości niż dotąd. Bardzo podniosło rangę tych uroczystości tegorocznych to, że obecni byli zarówno ambasador Republiki Włoskiej w Polsce wraz z attaché wojskowym ambasady, jak nasi goście z miast partnerskich Olkusza z Bergamo i z Pontenure. Oprawa tych uroczystości była rzeczywiście okazałą, jak na 150. rocznicę śmierci Nullo przystało. Ciebie wołam, pułkowniku Francesco Nullo, dzielny garibaldczyku z miasta Bergamo, bohaterze Włoch, poległy pod przykawką za wolną Polskę. Stań do apelu! Polska, Polska, Polska! Chciałem jak najbardziej tak przyswajalnie przedstawić pewne fakty historyczne. Jeżeli mam prawdę powiedzieć, to odczuwam wielką ulgę, bo cała uroczystość raczej wydaje mi się, że się udała. I to jest mój osobisty, że tak powiem, sukces. Bardzo prosimy, aby pan ambasador, będąc w tym dla nas świętym miejscu przyjaźni polsko-włoskiej, powiedział nam, jak ekscelencja odbiera przyjaźń polsko-włoską tu właśnie, w Krzykawce i w Olkuszu. La musica polacco-italiana si sente fortissima, si sente fortissima. Tą przyjaźń czuć bardzo mocno, przyjaźń ta tutaj dopiero ma pewien urok i odzwierciedla się w całości. Przekazane są ideały i te ideały powstaniowe są ważne jeszcze dzisiaj. Republika Italiana in Polonia, abbiamo avuto la visita del presidente. Wzajemna współpraca i spotkania na najwyższym szczeblu są bardzo intensywne. Prezydent Napolitano był w czerwcu w zeszłym roku w Polsce. Później prezydent Komorowski odwiedził Włochy i ta współpraca... Evocato la figura di Francesco Nullo. Przy okazji spotkań prezydenci zawsze wymieniali imię i nazwisko Francesco Nullo i mówili o uroczystościach. Ta 150. rocznica jest właśnie odzwierciedleniem ich spotkań. Oczywiście do tego przyczyni się również wystawa, która zostanie otwarta w parlamencie w przyszłą środę. Nasi goście z Włoch, bo nie tylko pan ambasador, ale także przewodniczący Rady Miasta Bergamo, który jest tutaj po raz pierwszy, podkreślali to, że uroczystości, które przygotowaliśmy, zostały zorganizowane z takim rozmachem. Byli pod wrażeniem oprawy wojskowej, obecności i kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry wojskowej. Myślę, że docenili to, iż Polacy o ich rodaku tak dobrze pamiętają i tak uroczyście te rocznice wspominają. To, z czym ja się spotkałem, świadczy o bardzo dobrym przyjęciu Włochów. Wydarzenie dla mieszkańców nie tylko Krzykawki, ale i okolic na pewno bardzo duże, bo była to taka żywa lekcja historii, zarówno pod względem rekonstrukcji, które tutaj były wykonywane przez grupy rekonstrukcyjne, ale także i dobór tej części artystycznej, która była wysoce patriotyczna. Być może, ponieważ ja byłem sprawcą ściągnięcia tutaj zespołu, Centralnego Zespołu Wojska Polskiego, no, który naprawdę dał pokaz na wysokim poziomie skali patriotyzmu, śpiewając różnego rodzaju pieśni z poszczególnych lat historii wstecz, a sięgając nawet do pieśni powstańczych z XIX wieku. Dzisiejsze uroczystości były szczególne, bo i też szczególna była data ich powstania. 150 lat to okrągła rocznica. Dobrze Państwo wiecie, że wówczas należy nieco szerzej spojrzeć na ten aspekt. Nie tylko wspomnienie tamtych historycznych dni, przybliżenie młodzieży, ale nam również, ponieważ upłynęło od tamtych historycznych czasów aż 150 lat. Rekonstrukcja bitwy pokazała nam, jak wówczas walczono i jak również oddawano hołd
wszystkim tym, którzy tutaj polegli. Wspominając tamte lata, było to bardzo skromnie obchodzone, może z mniejszym albo minimalnym udziałem młodzieży. W tej chwili jednak szkoły bardzo angażują się i przygotowują specjalnie programy na takie uroczystości.